Lego, Valley, testujemy, pojawiły się już, zobaczcie, nowe grafiki. Tak będziemy, takie grafiki będziemy oglądać przez, już chyba zawsze, bo nie wiem, czy będzie następne rozszerzenie do tej gry. Nie jest zapowiedziane w każdym razie, nie? Okej, okay. Czy zobaczymy w ogóle, co dostanę, bo jak go posiadam. O! Skill. Nerve. Cutting edge performance. I tak, expansion, Wally, customize. To już wszystko wiemy, nie? Co tam będzie. Dostaniemy 2-3 samochody, czyli no, McLaren Senna, Ferrari i tego miniacza. Będziemy mieli 31 achievementów. Cyk. There it is. Horizon Lego Valley. What are you waiting for? Instructions? No i startujemy, jedziemy do Horizon Lego Valley. Tak się chyba to czyta, Wali. W języku polskim to dziwnie brzmi. Po prostu jedziemy do Lego, no. Do świata Lego i tyle. Miniacz najlepszy będzie. Mam nadzieję, że będzie więcej tych samochodów, wiecie, do dyspozycji. Jedziemy sobie. Ja mógłbym się tam teleportować, ale jakoś taką mam satysfakcję, że sobie tam dojadę furą. I zaraz dojadę tam na miejsce. I mi się pojawi kup dodatek, nie? Kiedyś tak miałem, że mi się zresetowały jakieś tam ustawienia czy coś i musiałem kupić, musiałem po prostu zainstalować jeszcze raz dodatek. Ale mam zainstalowany prawdopodobnie, więc powinno być wszystko w porządku. Tylko patrzcie, no 8 GB tam chyba było, czy 7100? To naprawdę bardzo dużo, nie? Jak na aktualizację do Forzy. Trzeba było zobaczyć, co oni tam jeszcze zmienili. Chyba, że te samochody z klocków Lego tyle ważą. Dobra, zaraz będziemy mogli się tam przenieść. To jest gdzieś tutaj. Czy ktoś tu jeszcze stoi? Jeden gracz już jest. Okej. No i startujemy. Zobaczymy, co to będzie. Okej. Startujemy. Czemu nie ma na Xboxie? Powinno być też na Xboxie. Wszystko. Tak samo jak na PC. Te klocki dużo ważą, bo jest ich tysiące. Tak. Okej. I co, mamy 3 samochody na start. Ładuje nam się mapa. Cały czas mam takie wrażenie, że mnie wywali za moment z gry. Oni naprawdę musieli dobrze się zabezpieczyć przed tym, żeby ta gra była stabilna na moment publikacji tego DLC, bo jest ogromne zainteresowanie tym LEGO w Fordzie. To jest coś w ogóle niespotykanego, nie? I zresztą jest to też krytykowane, bo Forza jest odbierana jako taka gra. Here's what I see. I see a world made of bricks. No jest McLaren Senna. Show everyone what a speed champion looks like. Z klocków. Są chmurki z klocków. Na trybunach są, zobaczcie, ludzie. Znaczy ludziki z klocków. Śmiesznie to wygląda. Mamy koła chyba plastikowe. Da się palić kapcia? Tak, zachowują się chyba jak normalne. Zobaczcie, nie? Bo to padło takie pytanie w komentarzach na YouTubie. Co się stanie, jak zaczniemy palić kapcia? I odpowiedź jest taka, że koła zachowują się normalnie. Samochód brzmi tak jak zwykła Senna. Cyk, możemy rozwalać klocki. Nie rozwala ten tutaj, to latające UFO. Ten dźwięk jest zajebisty. Ciekawe, czy będą nowe dźwięki, klaksony i tak dalej, nie? Widok z kokpitu. Jak to dziwnie wygląda teraz, jak się gra. Nie, zawsze mamy takie kokpity, takie, wiecie, dokładne. A to wygląda jak z jakiegoś Minecrafta. Dobra, da się to rozwalić? Bo oni tak, kurde, jakoś dziwnie grali, nie?
Musimy sprawdzić, czy te kości da się zniszczyć. No da się. Ale to się tak nie rozwala na takie bardzo małe elementy, nie? No dobra. I tu są tak, są drzewa z klocków, jest takie większe drzewo. I ono jest twarde, tak? Jest takie... No bo oni grali sobie w ten dodatek tutaj na początku i ja chciałem, ale dlaczego on tu nie skręci? Dlaczego nie zobaczył, czy to się da rozwalić? Czy to się da rozwalić, nie? Teraz mogę to posprawdzać. I są miejsca, których nie można zniszczyć, faktycznie. Ale nie, dużo widać, że się klockuje. I zobaczcie, mamy taki miks, nie? Że są drzewa zwykłe i są drzewa te klockowane. Które możemy klockować. Tu mamy jakieś coś. O, to jest na przykład twarde. Nie jest tak, że wszystko można zniszczyć. Po tych się jeździ tak jak po chyba normalnym asfalcie, nie? Tylko mamy taką teksturkę klockową, po prostu. No i są tutaj kontenery, ich też nie można zniszczyć. Tylko niektóre obiekty da się zniszczyć tak jak w normalnej Forzie i tyle. Lego Minecraft brzmi jak licercie. Dziwnie to wygląda, nie? W Forzie. Senna brzmi tak jak normalna Senna, nic się nie zmieniło. Okej. Okay. Czy fajna ta aktualizacja? No dopiero co odpaliłem, więc nie wiem co nas czeka. Teraz będziemy chyba miniaczem jechać. Italian Job. Startujemy. Szkoda, że z rury nie strzela. No faktycznie, nie ma tutaj nic. Tutaj nawet nie będzie, on ma rurę wydechową, tak na marginesie. Ten miniacz. Kamera w środku, Jezu! Okej, jeszcze raz, kamera w środku. Ale dźwięk fajny, nie? Tak jak normalny miniacz. Będziemy mieli tam boisko do grania. I tu są jakieś kwiatki do niszczenia. Ej, no to jest Minecraft 100%, nie? Zobaczcie na to. I tu mamy masę tych kwiatków, jakichś, nie wiem, kwiatów po prostu. Kwiat bo kwiat. O, jest kombajn nawet. Ło, da się go ruszać, ale nie da się go zniszczyć. Szkoda, że nie da się go sklockować, nie? Całkowicie. No dobra, jedziemy. Ty, bo ciemno się tu zrobiło. W ogóle 8 biegów mamy w tym miniaczu. To mnie już zaskoczyło, jak oglądałem te zwiastuny wszystkie. Czy ładnie wygląda Asuka Lego? Właśnie! Ciekawe, jak będzie z postacią, jak się przeniesiemy do normalnego świata. Czy będziemy mogli mieć postać Asuki w stylu Lego? Nie wiem, jak to będzie wyglądało, zaraz zobaczymy. O! Tu są te duszki. Lego Ghost. Ten świat całkowicie jest stworzony przez twórców Forzy. To nie jest tak, że to są jakieś użyte, wiecie... Te klocki, powiedzmy, przez twórców klocków, nie Lego po prostu. Że tam mamy jakieś motywy konkretne, nie? Są dinozaury, są statki piratów i tak dalej, ale wszystko to montowali ten. Fajne chmury są, nie? Dobra. Speed Champions. Mamy tutaj jakiś ten... jakąś kolejkę. We've hooked you up with a new house. Well, kind of. But we saved you the best spot in the festival. Okay. No dobra. Hey, Amy. Here it is. Horizon Lego Valley. Now, Lego needs a speed champion. And the festival needs master builders. And you, you need a place to live. This is the base plate where you'll be building your very own master builder's house. Okej.
Możemy sobie zmienić kamerę. To jest taki normalny nasz domek tutaj, nie? I będziemy mogli sobie tutaj pojazd po prostu przeglądać. Nie wiem, czy będziemy mogli tuningować, czy co robić. Ciekawe to jest. Zobaczymy. No i zobaczymy sobie tuning tego, jak się tuninguje w ogóle samochody. I tu mamy te challenge, o których wam już mówiłem na filmie na YouTubie. Że będziemy mogli sobie je robić, nie? Żeby nasz domek zbudować. Będziemy musieli zdobyć 200 klocków, żeby zbudować taki podstawowy domek, nie? No powiedzmy, że sobie weźmiemy to. Ultimate Air Skills w Mini Cooperze przez jedną minutę. O, czyli po prostu musimy skakać. Szkoda, że nie można kilka zaznaczyć, nie? Ja bym chciał kilka. Zaznaczyć sobie tych challenge, żeby robić je wszystkie naraz, nie? Chyba, że one będą się robić, po prostu odblokowywać same raz jak będziemy jeździć sobie, nie? We've modified your car dashboard to display objectives for the challenge you're tracking. I'll be in touch when you complete the mission. O, teraz coś odblokowałem. Mam nadzieję, że to się będzie niezależnie odblokowywać od tego, że tamte sobie to zaznaczymy. Znaczy, mam nadzieję, że nie będziemy musieli sobie tego specjalnie zaznaczyć, żeby to robić, nie? Cyk, cyk, cyk. Tu mamy na przykład jakąś kopsalnię, zobaczymy, czy uda się skoczyć. Ja nie będę sobie specjalnie jakoś tam przejmował się budowaniem tego domu, bo myślę, że on się sam zbuduje, jak po prostu będziemy grać, nie? A te dodatkowe jakieś tam trudniejsze challenge, to sobie będziemy robić. Teraz sobie możemy zrobić ten jeden dla przykładu. Mamy tutaj taką przyspieszoną skocznię. I ten domek, jak już będziemy mieli odpowiednie klocki, żeby go zbudować, to on się sam zbuduje, nie? Tutaj wiem, że trzeba było robić pachołki i rozwalać, żeby... Aha, ja tu muszę kilka razy pod rząd skoczyć. Tu mamy jeszcze pachołki jakieś. Już ile graczy w ogóle tutaj gra, zobaczcie. Na razie nic się nie kraszuje, więc... O, coś zdobyłem, zobaczcie. Smash traffic, no właśnie, 20 tych pachołków zniszczyłem w krótkim czasie i mi się odblokował kolejny klocek. Czyli widzicie, jak nie mam zaznaczonego jakiegoś tam challenge'a, to i tak mi się to odblokowuje, nie? Także bardzo fajnie. I tutaj mamy Ultimate Air Skill, proszę bardzo. Pyk. Ale zostało mi 8 sekund, żeby to zrobić. To się chyba wszystko śledzi na bieżąco, nie musimy, wiecie, od razu robić po prostu tego, co robimy, nie? Myślę, że jak będę jeździł w wyścigach, to się to samo będzie odblokowywać. Ile tu jest tych miników? Aha, to są boty. Ja myślałem, że to są ludzie, ale ich było dużo. Dodatek kosztuje 80 zł. 90 zł, z tego co wiem. Nie lubię tego dodatku. No, on jest taki kontrowersyjny. No, mówiłem, że jedni będą go lubić, inni nie, nie? Bo to jest jednak... O! To jest jednak coś innego, niż było wcześniej w Polsce. Mapę pokazać, tak? Dobrze, zobaczmy sobie mapę. Mapa wygląda tak, no... Z tego co patrzyłem już wcześniej na tych gameplayach, to ona nie była zbyt duża, ale jest taka ciekawa, bo jest dużo na niej rzeczy, po prostu, nie? Myślę, że spokojnie będziemy mogli ją szybko przejechać. Te mapy z rozszerzeń, one nie były jakieś tam duże nigdy w Forzie. Dobra, i robimy skok. Kolejny. I teraz sobie myślę, że pojedziemy jakiś wyścig, zobaczymy jak tam wygląda to wszystko, nie? Ja się zakochałem w tej formie przez ten dodatek. No mówię, niektórzy będą lubić, inni nie. Ja tam chętnie spróbuję czegoś nowego. O, i mamy. Zrobiliśmy sobie kolejne rzeczy. Możemy sobie zobaczyć, jeśli chcemy sobie śledzić następne, to wystarczy, że chyba zaznaczymy, tak. No i tutaj mamy na przykład co? Lite Brick World Speed Zone? O! Mamy jakieś kolejną rzecz do zrobienia. No ale tutaj mamy wyścig. Przejedźmy sobie go. Przejedziemy solo, a możemy też z innymi graczami sobie pośmigać, nie? Teraz nie wiem, czy miniaczem, bo możemy też innym samochodem. Ale spróbujemy miniaczem. Dawaj na lotnisko. Przejedziemy ten wyścig i lecimy, jedziemy na lotnisko zobaczyć.
Fortune Island jest dość duża. Tak, obszarowo Fortune Island jest duża, natomiast zobacz, ile tutaj jest różnych obiektów i zróżnicowany jest też ten teren, nie? Mamy jakiś teren pustynny, nieduży, bo nieduży, ale jest. Mamy tereny takie leśne bardziej. Zaraz sobie zajedziemy do chaty i zobaczę, czy będę mógł już tuningować furę, czy jeszcze nie. Myślę, że to się z czasem będzie odblokowywać właśnie. I jeszcze jedną wam ciekawą rzecz powiem. Te samochody, które mamy tutaj, czyli te z Lego zbudowane, w tym przypadku jest to Mini Cooper, nim będzie można normalnie jeździć i ścigać się na standardowej mapie. Więc jeśli spotkacie w grze gościa, który będzie się z wami ścigał, jak będziecie jechać, nie wiem, w normalnym Ferrari czy tam jakimś Audi, tak, to może koło was jechać Ferrari z klocków, albo Senna z klocków, albo Mini Cooper z klocków. Tak jak wspomniałem wcześniej, może być więcej tych samochodów z serii LEGO Champions, ale na obecną chwilę są tylko te trzy. Dawaj na tuning. Zaraz, zrobimy zaraz tuning, tylko tutaj przejadę ten wyścig do końca. Mamy trzy okrążenia. W ogóle podoba mi się ten świat, bo jest szczegółowy dosyć. Tak jak mówiłem, jest dużo tutaj takich elementów dobudowanych, jakby, że tak powiem, nie? Jest dużo wszystkiego, po prostu. Jest to takie bardziej zbite, nie? Niż jak mieliśmy w poprzednim rozszerzeniu Fortune Island. Fortune Island było większe, ale... Ty, bo ja ostatni jestem. Oh shit, ziom. Ja muszę zmienić poziom trudności, bo ja tu zaraz... Ja tu przegram. Albo, wiecie co, trzeba będzie Mini Coopera po prostu ulepszyć, nie? Włącz uszkodzenia pojazdu. Bardzo dobra uwaga. Tylko wiesz co? Ja to chyba mogę zmienić, jak będę miał ten. Dobra, to zaraz to włączymy. Może faktycznie mam wyłączone to? Nie, wydaje mi się, że... Sprawdzimy. Kosmetyczne uszkodzenia sobie włączymy. Zobaczymy, czy to będzie wszystko odpadać. Albo całkowite uszkodzenia, bo ja chyba mam takie kosmetyczne zadrapania i takie inne, nie? No właśnie, dobrze, że powiedziałeś, bo teraz mi się samochód nie rozwala, a musimy sprawdzić, co się da z niego urwać. Sprawdzić drivatar. Chodzi ci o awatar. Chodzi ci o mojego awatara? Nie, nie będę pokazywał mojego awatara. Jak wygląda woda? Czy też jest z klocków? Zaraz wszystko sprawdzimy. Wydaje mi się, że jest zwykła. Kurde, wziąłem chyba najnudniejszy wyścig, jaki tutaj jest. Bo musimy aż trzy okrążenia przejechać. Fajnie by było, jakby była F1 z Speed Champions. Jakie to DLC jest sztos, muszę kupić. No teraz jest dosyć drogie. Może będzie później jakaś zniżka na to, to możecie sobie na to poczekać. No 100 zł trzeba zapłacić, nie? To jest praktycznie koszt jednej gry, nie? Jak ktoś tam ma jakąś subskrypcję na Xboxie, to może kupić za 89 zł, ale to jest i tak dużo. Chociaż niektóre dodatki do tych gier też chodzą drogo dosyć, nie? Jak oceniam DLC? No mówię, jeszcze za wcześnie, ja dopiero tutaj z wami odpaliłem. Coś pobierałem to wszystko i tak dalej, sprawdzaliśmy, nie? Ciekawe, czy będzie można felgi zmieniać. Dokładnie, Łukasz, zaraz sprawdzimy. Pokaż Asukę. No Asuka w środku jest taka... Taka klockowa. Ma biały kask. Kurde, ukończyłem ostatni. Daj spokój. 12 miejsce. Nieważne. Dostałem hajsy. Drag na lotnisku jest. Ciekawe. Zaczyna padać deszcz. Coś tam odblokowałem sobie. I co? Mówicie tuning, tak? Ja sobie muszę włączyć tutaj GPS-a. Chociaż tutaj ten jest tam. Dobra, nieważne. I zobaczymy, czy da się cokolwiek robić z tym samochodem. Jak myślicie? Chyba nie powinno się dać nic robić, no bo jeszcze sobie tego nie odblokowaliśmy, nie? Dobra, jestem. I sprawdźmy. I co nam się pokazuje? A,
Nie no, teoretycznie wszystko mogę robić. Okej, więc w tym miniaczu to tak jak widzicie, niewiele mogę zmienić. Mogę mu dać napęd na na tylną oś, bo mam na cztery koła teraz włączony. Mogę go trochę odciążyć. On jest w klasie S1, kurde, ty jakiś kozak. Mogę go trochę ulepszyć. O kurde, ty ile on ma koni? Nie no, nie dużo, tylko tutaj statystyka troszeczkę się nie skaluje dobrze. Jezu, to wychodzi poza skalę. No szkoda trochę, że to tak jest zrobione. No ale co? 1000 kg waży nieco ponad. Felg nie można tu wymieniać, zobaczcie, nie ma takiej opcji, tak? Niewiele można zrobić z tym samochodem. Szkoda, ale włączymy sobie teraz uszkodzenia i zobaczymy, co się będzie działo. Auta, żeby pokazać. Wiecie co, aut tutaj chyba nie będę mógł przejrzeć teraz. Chyba, że sobie sprawdzimy tutaj. Powinien być jakiś samochód z Lego. Speed Champions to powinno się nazywać, nie? Sports Super GT. Ale nie widzę tutaj Speed Champions ani Lego. Albo przeoczyłem coś. Zobaczę, czy tak znajdę. W sumie dużo samochodów. Albo już mam to w garażu, te trzy auta. Albo je się później odblokowuję. Bo do kupienia nie mam. A w garażu. Na drift go. Tak. O kurde, weź to teraz znajdź. No dobra, to powinniśmy mieć sortowanie. Nie, czekaj, jak to było? Sort field. O właśnie to. Więc to powinno się nazywać Lego Lotus Speed Champions, to się chyba powinno nazywać, nie? Subaru. Ty, jak to. Jaka to jest nazwa tego? My Cars. To jest Lego Speed Champions. No dobra, to powinno być po prostu Lego, nie? Local Motors, Land Rover, Lamborghini, Lotus. A gdzie jest Lego? Gdzie jest marka Lego? Było? Ja nie widzę. Czekajcie. Obok Land Rovera, tak? Co, ja ślepy jestem? Nie, tu jest Local Motors. To nie jest to. Lego Speed Champions. Co, ja ślepy jestem, że nie widzę? Było na środku. Gdzie to jest? Funko Motor. Ej, nie widzę tego. Środek tabeli. Land Rover. Kia. Local Motors. Bo jestem w garażu, to powinno mi chociaż tego Mini Coopera pokazywać, nie? Skoro mam go w garażu, to powinien tu być. Ale w sklepie mówiliście, że jest, tak? No dobra, to zobaczymy. Local Motors, Lamborghini, Lancia. Albo Speed Champions, to powinno być pod S. Subaru, Spania. Nie widzę tego. Ej, jestem kurde ślepy, czy co? O, nie widzę tego Lego! Kurde. Gdzie wy to widzicie? No nie ma Lego. Ale czemu tego nie ma? Jest dziwne, nie? Dobra. No zobaczcie, teraz sobie według marki Lego Speed Champions jest, nie? Było Lego Speed Champions. Kurde, ale serio tego nie widziałem. No teraz mi się pojawiło. Wcześniej miałem Land Rover i Local Motors. Teraz jest dopiero Speed Champions. Dziwne, nie? Ogłupiałem, ty ziom. O Jezu, już myślę, ja już cały spociłem, nie? Cały blat mam spocony, kurde, bo myślałem, że mi coś padło na łeb. Wszyscy mówią zgodnie, że było, nie?
No dobra, ulepszyliśmy sobie trochę miniacza i teraz bardzo ważna rzecz. Sprawdź McLaren na podlogiem McLaren. Nie, raczej nie będzie go. Czekaj, coś z nim tu nie tak jest, bo on jest jakiś szalony. Za krótkie biegi ma, czy co? O, teraz będzie jeździć. Dobra, i bardzo ważna rzecz, musimy sobie włączyć uszkodzenia, zobaczyć co się będzie działo z samochodem. Czy da się go całkowicie zniszczyć? Kosmetyczne uszkodzenia włączamy. I zobaczymy teraz. Okej, okay, oderwał się klocek, widzicie? Zderzak się oderwał. I ten klocek tam zostaje. Teraz cały zderzak jest oderwany. Przód. Zobaczcie, oderwaliśmy przód. Zajebiste. Oderwaliśmy przód i nam się światła odczepiły. Widzicie to? Musimy spaść jakoś na dach, nie? Żeby zobaczyć, co się z nim stanie. No ale pytaliście o wodę. Cyk. I woda jest normalna, nie jest klockowa. Można po niej jeździć tym klockowym, plastikowym samochodem. Tutaj są jakieś rzeczy do rozwalenia. Są statki piratów. Na tych statkach są w ogóle ludziki. Sobie chyba tam tańczą czy coś. Zajebiste. Weź sobie auta z DLC. W sumie tak, macie rację, bo powinienem mieć tutaj w samochodach. Powinienem mieć DLC przecież, nie? O LEGO Sports Speed Champions. Tutaj mamy też jakieś rzeczy do ogarnięcia. Tutaj mamy te wszystkie klocki, które możemy sobie odblokowywać. Tutaj są... Aha, to jest to samo. Tutaj są jakieś statystyki. LEGO Rivals. I teraz chcę sobie ogarnąć te samochody z DLC. To powinienem mieć do odebrania McLarena Senna, tylko nie mogę znaleźć, gdzie to było dokładnie. Car Mystery. Rivals. Gdzie były te samochody DLC? Chyba trzeba do garażu wejść, co? Ta. Tutaj tego nie widzę. No dobra. Chodźmy do garażu. Jak postać wygląda? Musimy to sprawdzić w sumie. Jest. I no niestety postać wygląda sobie tak, jak wygląda normalnie, tylko w samochodzie jest inna, nie? Czy mamy jakieś nowe ciuszki śmieszne, klockowe? No nic tu nie widzę, pewnie się coś tam odblokowuje później, nie? W wheelspinach czy coś tam, bo tutaj nic nowego nie dostaję po prostu. Dobra, wchodzimy do domu i tu powinienem mieć... Już dawno nie odbierałem tych samochodów. Carpass. No w ogóle tych też nie sprawdzałem chyba. Z DLC, DLC Cars, proszę bardzo. Czy coś tutaj mamy? No patrzcie, nie. Chyba nie ma tych klockowych do odebrania. Ja się chyba odblokowuję w tych challenge'ach, wiecie? Tak myślę, bo tutaj nie widzę z LEGO nic. Dobra. No nie ma tego. Wydaje mi się, że trzeba wyjść z garażu i sobie to sprawdzić oddzielnie. Pokaż mi nic z pierwszej osoby. Już pokazywałem właściwie, śmiesznie to wygląda. Można driftować, zobacz. Zobaczcie teraz na jedną bardzo fajną rzecz. Jak weźmiemy sobie kamerę z trzeciej osoby, to ten ludzik faktycznie skręca, nie? Tą kierownicą. Tak? Ale on skręca tak jak normalny ludzik, nie? Czyli ręce robi tak, nie dotyka tej kierownicy nawet. Skręca jak ludzik z klocków LEGO. Patrzcie. Nie? I to nawet tutaj widać, jak on podnosi te ręce, tak? Widzicie?
Do zbudowania są te samochody, nie? No, też tak myślę, że będziemy musieli je po prostu sobie odblokować. Czyli co, pojedziemy sobie jeszcze na lotnisko zobaczyć. Tu mamy jakieś miasteczko. O, tu mamy Forzaton, chyba. Forzaton Live zaraz się zaczyna, czy za 8 minut. Ale, czekaj, za ile się zaczyna tam? Za 9 minut, dobra, to jeszcze mamy czasu a czasu. Jedźmy sobie, na lotnisko chcieliśmy sobie pojechać, tak? O, ty, a gdzie to lotnisko jest? Tutaj, to takie malutkie, to jest takie cip. Dobra, zobaczcie, wszystko jest z klocków Lego. Gdzieś tam zaznaczone są drogi i w ogóle. Przejdziemy się trochę po tym świecie, zobaczymy co tu jest. Jak wejść do tego świata? Musisz kupić dodatek, żeby wejść do tego świata i pobrać aktualizację do gry. Ciemno jest, ja niewiele wam tu pokażę. Taka mini ta mapa, no. Ale ej, zobaczcie na to. Przejeżdżamy sobie przez to miasteczko i ono tak na mapce wygląda na małe, nie? Ale jak jedziemy sobie przez nie, to wydaje się sporo większe. I teraz te domki, czy one są też z klocku? Wiecie co? Tak, są niby z klocków, nie? Mają takie klockowe rzeczy. I to jest miasto w tej grze, w tym dodatku. Możemy większość rzeczy zniszczyć, te które stoją, poza budynkami. Szkoda, bo ja bym chciał na przykład mieć taką opcję, żeby móc się przebić przez budynek jakiś, nie? Dobra, jedziemy sobie dookoła. Fajnie brzmi ten miniacz tak w ogóle. I jesteśmy na miejscu, gdzieś tu powinno być zaraz lotnisko. Chyba większość osób tam nawet pojechało, z którymi jestem teraz na sesji. Tu mamy coś, jakiś skok. Okej, to jest lotnisko. I znowu, zobaczcie, na mapce ono wygląda na malutkie, nie? Ale jak się po nim jeździ, to jest już spore. Tylko powiedzcie mi, gdzie są startujące samoloty? Tutaj jakieś stoją. Ale tamten startujący był zdecydowanie większy. Ty, można go przesuwać. Trzeba będzie Unimogiem spróbować coś z nim zrobić, nie? O, tu jest mały cip. Da się go rozwalić! Szkoda, że nie można do niego wsiąść. Zobaczcie, jakie szczegółowe to wszystko tutaj jest. Samoloty da się te małe rozwalać. To też się da. Dużo rzeczy da się rozwalać. Nie wszystko, ale dużo da się. To chyba dla największą frajdę, nie? Bo w budowaniu z klocków Lego ja najbardziej lubiłem, znaczy lubiłem budować, ale chyba największą frajdę sprawiało mi niszczenie później tego, nie? Ty. Czy można tu jeździć normalnymi samochodami? Możemy to sprawdzić. Nie, to chciałem. Samochody, weźmy sobie jakiegoś tam driftowego może, czy nie? Nie mogę się zdecydować nigdy z tymi samochodami, ich jest tak dużo. Dobra, weźmy sobie to. Wróżbita Maciek mówi, że będzie zaraz dzień. No i możemy normalnymi samochodami bez problemu tutaj jeździć. Fajno to wygląda. Dzięki Adrian za gwiazdy, pozdrawiam. I tak się zastanawiam, czy... O! Coś tam odblokowałem. Coś zrobiło mi się przy okazji. Cyk. Się da wszystko niszczyć. Normalnymi samochodami też się da, jak najbardziej. Unimoga, wiesz. No dobra, możemy wziąć w sumie. Kurde, znowu tutaj wszedłem. Mercedes.
Mercedes. No i tym to będziemy mogli chyba rozwalać, nie? Zobaczymy, jak te małe samolociki będą się niszczyć. Tutaj zobaczcie, czy to są kałuże? Tutaj? Wygląda na jakieś kałuże z klocków Lego, co? Tu są jakieś wydmy, zobaczcie, piachy. Czy sprawdzałem tunik tych legowych samochodzików? Tak, sprawdzałem. Sprawdzałem i tego miniacza przynajmniej tuning był bardzo ograniczony, niestety. Szkoda, bo fajnie by było sobie dobudować jakiś tam spoiler czy coś takiego, nie? No ale jednak zostaje to cały czas jest to Forza. To nie jest gra o Lego, tylko to jest Forza z elementami Lego, nie?